I siemaneczko, witam was, tutaj Bublantowski z nową petardą GTA 5 glitch na nieśmiertelność 100% god mod, nawet na napadach, adwersarzach, deadmatchach, wszędzie gdzie wam się tylko zapragnie, możecie zmieniać sesję, możecie wchodzić na misje, możecie robić różne akcje, możecie być super Securo Surf, możecie być w klubie motocyklowym i ciągle korzystać z tego godmoda. Trzeba zamknąć grę, żeby ten godmod się dopiero zamknął, żeby się zresetować. Glitch jest bardzo prosty, musicie sobie odblokować dwa ptaki w trybie reżyserskim, musicie zjeść dwie pejoty, żeby znaleźć. Jedna jest na górze Montchila, ta druga jest przy samej bazie. Jak zjecie sobie te pejoty, warto zapisać sobie grę. No i przechodzimy do trybu reżyserskiego. Ja jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądających. Hello! No i jak jesteśmy już w trybie reżyserskim, w naszej przyczepie trybu reżyserskiego, dodam, że jest to nowa metoda na glitch z trybem reżyserskim, później pokażę więcej gliczy. Wchodzimy w aktorzy i w postacie online. Jak mamy postać online, klikamy zaznacz Y lub trójkąt, zależy na czym gracie. Tą metodę możecie również robić na PC-tach, dokładnie tak jak ja robię to na Xbox One. Następnie wchodzimy w zwierzęta. No i tutaj również potrzebujemy zaznaczyć sobie jednego ptaka. Pamiętajcie, że musicie mieć dwa ptaki. Nie możecie mieć ptaka i jakiegoś innego zwierzaka, tylko musicie mieć dwa ptaki. Jest to bardzo ważna sprawa, bo inaczej ten glitch wam się nie uda. Nie będą się później te ptaki kopiowały tam dalej. Także zaznaczamy go, dodajemy go do zaznaczonych. No i następnie musimy z tego wyjść i znowu iść w aktorzy online. A ja jeszcze raz teraz zapraszam wszystkich do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy, jeżeli chcecie widzieć więcej takich zajebistych gliczy na moim kanale. Elo, i wchodzimy w aktorzy i wchodzimy w zaznaczeni aktorzy, dlatego zaznaczaliśmy sobie najpierw gracza online, a później tego ptaka, żeby właśnie mieć ich zaznaczonych. Dajemy raz na dół, sprawdzamy, czy pokazuje ptaka, tak? I teraz bardzo ważna sprawa, będzie trzeba dać jednocześnie strzałka w dół i wybierz, czyli strzałka w dół i A na Xboxie. Sprawdźcie w prawym dolnym rogu, co tam macie, wybierz, czyli strzałka w dół i wybierz jednocześnie. Odradzamy się teraz w trybie reżyserskim. Musimy po prostu teraz przytrzymać strzałkę w dół i iść z powrotem do przyczepy. Wracamy z powrotem do przyczepy, zaznaczamy postać, z fabuły idziemy do przyczepy i jak widzicie, po powrocie do przyczepy macie podświetloną postać online, ale macie zaznaczonego ptaka, dzięki temu, żeście dali raz na dół i wybierz w poprzednim kroku. Jeżeli tak się udało, jest dobrze, jeżeli nie, musicie ponownie to zrobić, ten sam krok. Klikamy przejdź do trybu reżyserskiego. Przychodzimy do trybu reżyserskiego i co się okazuje, mieliśmy wejść jako facet, a wchodzimy jako ptak, znowu dajemy strzałkę w dół i przechodzimy z powrotem do przyczepy. Ale wraca nas tutaj już na ptaka, teraz wchodzimy w aktorzy, zwierzęta. Pamiętajcie, że musicie mieć dwa ptaki. Jeżeli będziecie mieli ptaka i jakiegoś innego zwierzaka, to się nie uda. I tak jak ja tutaj teraz, dajecie góra, dół, góra, dół, góra, dół. I trzeba to tak długo robić, aż te ptaki przestaną się tutaj mnożyć. Aż przestaną się mnożyć tutaj, aż przestaną się kopiować te ptaki. Tak długo trzeba dawać tą strzałkę w górę, strzałka w dół, strzałka w górę, strzałka w dół. Sprawa jest banalnie prosta. Żeby zrobić tego glitcha na Xboxie, też polecam sobie ustawić inny tryb celowania niż wszyscy. To się nie dotyczy PS4, jednak na PC-cie też musicie zmienić sobie tryb celowania. Inny niż wszyscy, poradzę wam zamontować sobie swobodny tryb celowania, jeżeli nie chcecie brać specjalnie kogoś do pomocy, wtedy będziecie mogli użyć kogokolwiek, bo wszyscy używają zastosowanego trybu celowania. Dlatego ustawiacie sobie swobodny, ale to jest tylko dla PC-tów i Xboxa. No i tutaj jak dojdziecie do tego momentu, tak długo trzeba zmieniać te ptaki góra dół, aż przestaną się one kopiować. Chwilę to będzie trwało, a ja skorzystam jeszcze raz z uwagi i zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Bublantowski, wasz ulubiony i najlepszy kanał z glitchami w Polsce. Elo! Włączcie sobie powiadomienia, jeżeli chcecie już zawsze być na bieżąco z GTA 5. Bo takie petardy tylko tu, Bublantowski, wasz ziom. Elo!
No i jak widać już tutaj nie mnożą się te ptaki, już widać, że się mnożą, ale jeszcze chwilę poklikam góra-dół, żeby się upewnić, że na pewno już tutaj te ptaki nie wychodzą. No i właśnie chwilę to trwa, ale bardzo fajny jest ten glitch, będziecie mogli go używać, tak jak mówiłem, wszędzie na online, nieważne czy to będą akcje, czy to będą misje, czy to będą napady, czy to będą deathmatche, czy to będą tryby adwersarza, czy po prostu będziecie chcieli sobie robić coś na sesji w SecuroSurf lub w swoim klubie motocyklowym. Pamiętacie, wy jesteście nieśmiertelni, ale pojazdy, którym jedziecie, jest zniszczalny, tylko wy macie tego godmoda, także jeżeli byście wozili paczki czy coś, musicie wziąć pod uwagę, że wy nie zginiecie, ale wasz towar może zginąć, jeżeli to jest towar w pojeździe. No i jak widzicie, przestało się tutaj mnożyć, dlatego wycofujemy się raz, później wycofujemy się jeszcze raz i idziemy w zaznaczone postacie. Idziemy w zaznaczone postacie. W zaznaczeni aktorzy, wchodzimy tutaj. No i tutaj sprawa już będzie banalnie prosta. Jeżeli będziecie mieli tak jak ja dwie postacie w przyczepie, wszystko jest dobrze, nie stresujcie się, musicie tak mieć. Jeżeli wszystko zrobicie dokładnie tak jak ja wam tutaj mówię, będziecie mieli dwa ptaki odkryte w fabule, tak pewno będziecie mieli tutaj taki sam efekt jak ja. No i teraz po prostu jak jesteśmy tutaj zaznaczeni, będziemy się stąd wycofywać, wejdziemy w aktorzy, później postacie online i wybierzemy GTA Online 1, ale to trzeba przejść najpierw jeszcze właśnie do postaci. Wchodzimy w aktorze i postacie online. Wchodzimy w postacie online. W postaciach online wybieramy pierwszą z góry postać. Tą postać, którą żeśmy sobie zaznaczyli. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby wybrać tą postać, którą sobie zaznaczyliście. Odradzamy się znowu w trybie reżyserskim. Teraz jest bardzo ważna sprawa dzięki temu, że tutaj właśnie włączymy sobie nietykalność, czyli wchodzimy w menu interakcji, w ustawienia i w ustawieniach zjeżdżamy na dół nietykalność i włączamy sobie nietykalność. Reszty nie ma co w ogóle zmieniać, no bo tam to się po prostu nie przenosi, ale tutaj ten godmod przenosi się na 100%, to jest petarda, takie petardy, tylko tu Bublatowski, wasz ziom, elo. No i włączamy sobie tą nietykalność. Pamiętajcie, żeby zatwierdzić ustawienia, jak sobie włączycie nietykalność, trzeba jeszcze zatwierdzić ustawienia. U mnie na Xboxie to jest X, u was to chyba będzie najprawdopodobniej kółko, a na PC-cie nie mam pojęcia. Pamiętajcie, że na PC-tach robicie to dokładnie tak samo jak ja. Dlatego włączamy sobie nietykalność. Zatwierdziłem właśnie ustawienia. Zamykamy menu interakcji. No i chwilę poczekamy, zaraz zobaczymy co dalej. A ja jeszcze raz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe zajebiste glitche, które pokazuję specjalnie dla was na moim kanale. Bublantowski, wasz ziom, elo! Dajcie znać, jeżeli ciągle wychodzą problemy z powiadomieniami. Pamiętajcie, że filmiki są codziennie co najmniej dwa. Jeżeli nie dostajecie powiadomień, napiszcie hashtag powiadomienia. Hashtag powiadomienia. Wszyscy ci, którzy nie dostają powiadomień, którzy sami wchodzą na filmiki. No i dobra, po aktywowaniu tej nieśmiertelności oczywiście bierzemy sobie granata, czy tam cokolwiek i sprawdzamy, czy jesteśmy nieśmiertelni. No jeżeli jesteśmy śmiertelni, tutaj już jest praktycznie petarda. Potrzebna będzie jedna osoba, która ma inny tryb celowania, trzeba będzie dołączyć. Na PC-tach musicie dołączać do kogoś po prostu przez Social Club. Na Social Clubie wy na PS4 nie potrzebujecie nikogo. Wy na PS4 będziecie robili to troszeczkę inaczej, ale ciągle wszystko jest tak samo. Także jak widać, jest jedna osoba. No i tutaj sprawa jest banalnie prosta. Klikamy opuść tryb reżyserski i tak. Na PS4 potwierdzamy opuść tryb reżyserski i szybko odpalamy jakąś aktywność, która odpali nam GTA Online i klikamy nie. A na Xbox One i PC-tach bierzemy, podświetlamy sobie na jedno kliknięcie, przygotowujemy opuść tryb reżyserski. Klikamy dołącz do kogoś, do kogokolwiek, nie musi być nawet z innym trybem celowania, ale teraz trzeba dołączyć do kogokolwiek, poczekać chwilę aż załaduje się, potwierdzamy pierwszy komunikat, drugi komunikat powie, że w trybie reżyserskim nie wolno się dołączyć do online'a i na tym czarnym ekranie po prostu jeszcze raz klikacie do kogoś,
Kto ma inny tryb celowania, klikacie dołącz do niego na liście znajomych. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ja tutaj wszedłem specjalnie do grupy, żeby się upewnić, żeby był ten inny tryb celowania, żeby tutaj tego nie spartolić, żeby nie trzeba było tego od nowa robić. No i jak widzicie, po prostu już jestem pewien, że mają tam inny tryb celowania i dołączam tutaj do Kacpi. Pozdrawiam Was, brzdące, kurwa, dzięki za pomoc. No i dołączam do gry. Pamiętajcie, że ten gracz, do którego teraz dołączacie, musi mieć inny tryb celowania. Inny tryb celowania. Potwierdzacie pierwszy komunikat, anulujecie drugi komunikat i odradzacie się z powrotem. I gra nie widzi, że jesteście w trybie reżyserskim. Myśli, że jesteście już na fabule. Teraz został już ostatni, bardzo łatwy krok. Po prostu dajecie start online i dołącz do gry, nieważne na jaką sesję. Dołączacie do gry, jakbyście po prostu szli z fabuły. I w tym momencie glitch już jest zakończony, glitch jest petarda. Jeżeli Wam się również podoba, zapraszam do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał. Pokażcie im te nowe, zajebiste filmiki, które uploaduję specjalnie dla Was. Kliknijcie sobie subskrypcję, powiadomienia, żeby już zawsze być na bieżąco, bo Bóg Blantowski, najlepszy kanał z glitchami w Polsce. Elo, ten glitch przyda się każdemu, każdy, kto lubi robić napady. Tutaj zrobić geniusza zbrodni i zgarnąć 11 milionów to jest dosłownie chwila, bo tutaj nikt nie będzie ginął. Myślę, że jeżeli ten glitch będzie działał, sam będę próbował robić tego geniusza zbrodni i zgarnąć 11 baniek, bo to będzie takie proste. Jak widzieliście, dołączyłem już na online, teraz można sobie zmienić stroje. Sprawa jest jedyna taka na minusie, że nie możecie korzystać ze swoich pojazdów, wszystkie samochody wasze zginęły, ale po wyjściu na dwór, po wyjściu na zewnątrz, wyciągamy po prostu cokolwiek i proszę bardzo, jest 100% godmod, 100% nieśmiertelność i mówię Wam, że to jest w napadach. Zresztą jak widzieliście, pokazałem zapowiedź tego glitchu na deathmatchu. No i jesteście po prostu nieśmiertelnym na całym online. Takiego glitcha dawno nie było, takie petardy tylko tu. Bóg Blantowski, Wasz ziom, elo. Zapraszam na filmiki, które już wkrótce. Elo! Thank you.